24 lipca, sobota, Jeruzalem, Księga Życia. Dzięki posłuszeństwu będziesz żył ubóstwem, ubóstwem najbardziej radykalnym, oddaniem Twojej własnej woli, Twojego własnego myślenia, Twojej miłości własnej. Doskonałe posłuszeństwo bardziej niż posiadanie uczyni Cię prawdziwym ubogim, którego pokarmem jest podobanie, podobnie jak dla Chrystusa, jedynie wola Boża. Posłuszeństwo nauczy Cię wolności i prawdy. Jeśli bowiem będziesz posłuszny przykazaniom, poznasz prawdę, a prawda Cię wyzwoli. Godząc się na to, że myśli Boże nie są myślami Twoimi i że drogi nie są Twoimi drogami. Będziesz miał oczy, które zobaczą nawet nie rozumiejąc. Duch od wewnątrz doprowadzi Cię do całej prawdy. Posłuszeństwo objawi Ci miłosierdzie, bo mimo Twoich buntów, ospałości, oporów, doprowadzi Cię ono do Boga, którego czułość i przebaczenie przywrócą Ci pokój. Bo jeśli nawet oskarża Cię Twoje serce, to przecież Bóg jest większy od Twego serca. Dzięki temu zrozumiesz, że wszystko jest łaską i że nic nie jest niemożliwe dla Boga.